Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze stajni marzeń Zimowy Rajd. Jak widzicie, no troszkę się tutaj zmieniło, ponieważ mamy nowego konia. Przed chwilą przysiadłam, znaczy chciałam przysiąść do montażu odcinka na dzisiaj na dobrą sprawę, który ma się pojawić za 1,5 godziny około, ale ekran się nie nagrał, znaczy nagrał, jak go normalnie włączam, to jest, ale w Vegasie nie pojawia się. Jestem zmuszona, tak jakby, nagrać odcinek dla was. Co się zmieniło? Zrobiliśmy zadania w poprzednim odcinku u Henriety i mamy mnóstwo zielonych kropek, wyścig u Kati, który właśnie w poprzednim odcinku mówiłam, że jest mega trudny i potrzebujemy konia i powiedziałam wam, że wrócę do was z nowym koniem, właśnie z tym. No, kosztowało 2100, 300 na wszystkich czterech w stajni, to wiecie, tych zadań. U Henriety potrafiliśmy zarobić 300, więc parę razy, wiecie, 7 może razy i już miałam na konia, na dobrą sprawę. I mieliśmy wyścig u Lisy, ten tutaj. On trenuje szybkość, więc spoko, bo ja troszkę tutaj, chyba 2 razy zrobiłam szybkość, po prostu. No i tak, tutaj można było nazwać konia. I nasz koń ma na imię Scarlett. Nie wiem, co jest z tym imieniem, ale mega mi się to imię podoba konia. Naprawdę. Scarlett. Po prostu. Więc mamy białego konia i on jest chyba rasy arabskiej, jak dobrze pamiętam. To jest koń arabski. Więc no. Troszeczkę tutaj ta wytrzymałość trzeba ogarnąć. Wytrzymałość albo dyscyplina, ale chyba tutaj wytrzymałość była. No i idziemy chyba do kolejnego wyścigu. Nie ma co po prostu czekać na nie wiadomo co. Klub jeździecki Anvil Bay. Anvil Bay. No. Ojeju, ojeju. To będzie Anderson, prawda? Tak. Tak, i tu mamy też skoki. Zima w domu, wpadniesz na kawkę? Witaj Kaliste, wiele o tobie słyszałem. Czy mógłbym cię prosić o pomoc? Zepsuł mi się grzejnik i straszliwe marznę przy tej temperaturze. Potrzebuję części zamiennych, które należy zamówić u Antoniego w Minder. Czy mogłabyś pojechać do niego i złożyć zamówienie w moim imieniu? Oczywiście. Chciałbym zaprosić jednego z moich przyjaciół do siebie, ale ta pogoda jest okropna. Czy mogłabyś znaleźć pana Trouta i zaprosić go tutaj na kubek herbaty? Byłbym ci bardzo wdzięczny. No bo to nagranie to po prostu jest jakaś masakra, ponieważ malutka nie śpi. I mam nadzieję, że da mi nagrać te 15 minut chociaż dla was i żeby szybko to zmontować, żeby to dzisiaj weszło. Bo naprawdę mi zależy, żeby to dzisiaj weszło. Żeby nie było jakiegoś tam dnia przerwy czy coś. No bo kurde, nagrałam ten odcinek, tak? A jakiś błąd się wkradł. Mam nadzieję, że tu nic nie będzie się działo. Zrobiłam nagranie próbne i było ok, i było wszystko widać w programie. Więc mam nadzieję, że tak pozostanie. No. W poprzednim odcinku też mówiłam jakby spoilerach o powiększeniu mapy właśnie o tą część. Coś tam albo w tych nowych zadaniach, które mają się pojawić jutro, będzie o tym mowa. Albo SSO coś powiedziało właśnie, że będą powiększać mapę o stajnie marzeń, tak jakby. Czyli wszystkie mapy, które tutaj mamy na dobrą sprawę. I no, jestem mega ciekawa, czy tak będzie, czy nie. No jutro będę nagrywać dla was ten odcinek na czwartek z aktualizacji i zobaczymy, czy tam są jakieś spoilery, czy nie. Ja to po prostu widziałam na tym, na YouTubie u kogoś, kto nagrywa SSO, po prostu mi się to pokazało. Zobaczymy, naprawdę jestem tego ciekawa, jak tak. No to jako osoba, która no, ma ten 22 level, nie ma żadnej reputacji już, tylko tam jedna rzecz brakuje mi od czerwonego dinozaura i po prostu nie chce mi się za to zabrać. I tylko trenuję i robię zadania jak są,
Tak? No to nowy teren to jest coś, co mnie naprawdę rajcuje i cieszy. Ale no zobaczymy, może w tym roku by coś wyszło, no bo jeżeli by się powiększyło o tą część, no to naprawdę byłoby zajebiście, no bo na dobrą sprawę mielibyśmy dostęp, taki oficjalny, tam na górze, do kręgu. Moglibyśmy sobie od tak pojechać, no chyba żeby tutaj zablokowali po prostu, że nie ma dostępu. Wielka ryba. Żyłki, doskonale. Teraz wielka ryba ani się spostrzeże, jak wyląduje na talerzu. Mówi, że zaprasza mnie na herbatę. Ciekawe, bardzo ciekawe. Będę się musiał nad tym zastanowić. Wybór nie jest prosty. O nie, ale dziękuję ci, że mnie powiadomiłaś. Tutaj Henrietta coś znowu chce, ale jedziemy do Minder. Jedziemy do Minder, bo tam też coś od nas chcą. Zobaczymy. O Jezu, no. Co ciekawego tam od nas chcą? No naprawdę, nowy koń to jest coś, co też mnie bardzo, bardzo cieszy. Co jest tam? Ja się pytam. A nie, to można po prostu przejść na drugą stronę. Dobra, bo my jesteśmy na tej stronie, a to jest most na drugą stronę. Dobra, bo ja myślałam, że jest jakoś inaczej. Ale no tam. Momencik, momencik. Pewnie będziemy z drugiej strony, tak jakby od góry. Ale sobie pojedziemy, a co tam? Pojedziemy sobie. I zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. No, tam są te. U Jessica. Nie, u Jessica. Nie wiem, u kogo. Kuźwa. Sabin? Chyba Sabin. Tak, jesteśmy właśnie od tej strony. Od góry, tak jakby. No dobra. To najpierw sklepik. Siano mamy, no na ten moment mamy sianko, więc nam nie potrzeba. I tyle, zobaczymy. Robimy zadanka. Hej. Zamówić części do naprawy grzejnika? Czy pan Stevenson marznie? Mam nadzieję, że coś zostało w magazynie, aby tylko biedak nie zamarzł na śmierć. Gdzieś tu na pewno były. O, mam. Wszystko, czego potrzebował. Zanieś mu je, a ja zapiszę sobie, ile jest mi za nie winien. Przekaż mu, że może zapłacić wiosną. Witaj, kochaniutka. Mam coś dla pana na zamku tego enigmatycznego myśliciela, pana Sansa. To wyjątkowo wykwintne danie mojego pomysłu. Mam nadzieję, że będzie mu smakowało. Okej, okay, czyli no. Tam. No, ale na ten moment trzymamy się tej strony. Ja się tym na razie nie wybieram, chyba że będzie więcej zadań na dobrą sprawę, ale jest jeszcze mi na tej stronie dobrze. No. Więc co, nakarmimy konia. No i tu mamy też zadanka. Dlaczego nie wysłałam Żakisowi życzeń na Boże Narodzenie? Ależ wysłałem, na pewno wysłałem. Jestem absolutnie pewien. Ech, a zresztą, co za różnica? Dostanie życzenia za rok. Aha. Ale to było po prostu takie wredne. Szkodniki? Tutaj? Co robić? Co robić? Muszę się jakoś powstrzymać. Dziękuję za ostrzeżenie, Kaista. W porządku, czas przygotować się na inwazję gryzoni. Oto pięć pułapek, które musisz porozstawiać na najlepszych dla nich miejscach. Słyszysz mnie? Chcę wyłapać te szkodniki, gdy tylko się tutaj zjawią. No dobra. To najpierw sobie tutaj zajmie się koniem, co? Nakarmimy, wyczyścimy, napoimy. Klasycza, klasycznie. No i teraz możemy rozstawiać te wszystkie pułapki na szkodniki. No i tutaj po drugiej stronie. No i super. Proszę bardzo, zadowolony? Mam nadzieję. Dobra robota, ale mam wrażenie, że to może nie wystarczyć. Czegoś mi tutaj brakuje. No jasne, ser. W pułapkach musi być ser. Inaczej te małe stwory nawet nie zwrócą na nie uwagi. Czy mogłabyś przyjechać się do Antoniego i spytać o ser? Ser. Ja bym wolała ten ser zjeść, a nie dawać szkodnikom.
No ale cóż, jak kto woli, prawda? Ser? Chwileczkę, już sprawdzam. Przepraszam, nie mam sera, ani odrobinki. Spytaj Jacquisa w Cap Point, może u niego coś się znajdzie. Okej, czyli jedziemy do Cap Point. Bo tutaj nic nie ma, a masę zadań mamy tam. Masakra jakaś. Dużo tych zadań i tak będziemy pewnie latać. Ekstra. Dobra, zobaczymy się już u tego Jacquisa. Jeżeli dobrze ja to w ogóle czytam. Ser do pułapek Erika Love. Wiesz co sądzę o męczeniu zwierząt? To nie w porządku, ale poczekaj. Może znajdę inne rozwiązanie, równie skuteczne. Oto i on, mój najbardziej śmierdzący ser. Cuchnie tak strasznie, że na pewno zadziała, chociaż Erik nie będzie wiedział dlaczego. Widzisz, on śmierdzi tak mocno, że utrzyma gryzunię z dala od stajni. Wilk będzie syty i owca cała. To dobry pomysł, prawda? Prawda. Dobra. No i jedziemy jeszcze do tutaj Sandersona. Kurde, nie wiem jak on się nazywał. Jak on tam powiedział. Ale... trudno, zobaczymy. Ale tutaj jestem mega ciekawa, jak tutaj będzie te powiększenie mapy tych nowych zadań. Też jestem ciekawa, bo właśnie podobno ma być tam... spoilery mają być pod tym względem. Ale czy to prawda? No to sama nie wiem. Przekonam się dopiero jutro, jak będę nagrywała to na czwartek. No i też zobaczymy, jaka długość będą miały te zadania, bo może tak być, że będę miała dwie części dla was. Ale myślę, że te dwie części pojawią się w tym samym dniu. Nie będę tego totalnie rozgraniczać, że tu jedna część, tu druga część, innego dnia i tak dalej. Myślę, że o tej samej godzinie, przynajmniej jak mi się uda, o tej samej godzinie, żeby się pojawiły dwie części, jeżeli w ogóle dwie części będą. Jeżeli w ogóle dwie części będą. Bo może tak być, że po prostu będzie jedna część, tak? Jeden film. Dla was z aktualizacji. No ale na ten moment również na kanale będą się pojawiać tylko aktualizacja i stajnia marzeń. Po prostu na ten moment powolutku do Simsów będziemy wracali. Tak myślę, żeby nie nagrać jakoś właśnie w tym tygodniu czwórki. Tak powolutku, powolutku, żeby właśnie z serią Majka nie wracać do was. Ale no, to tak jeszcze na spokojnie, naprawdę. Nie ma co się pod tym względem ten śpieszyć. Dobra. Nareszcie, jak dobrze, że w końcu mogę trochę tu nagrzać. Dlatego uda mi się uruchomić silnik, opowiem ci trochę o dyscyplinie jeździeckiej, zwanej konkursem myśliwskim. Co ty na to? Konkurs myśliwski to dyscyplina, w której strącenie poprzeczki nie powoduje objęcia ci punktów, ale dodaje ci karne sekundy, gdy czas się skończy. Odpadasz, ale jeśli zdążysz dotrzeć do mety, zaliczając po drodze wszystkie punkty kontrolne, odnosisz zwycięstwo. Proste, ruszaj więc. A. No dobra, niech będzie. Raz zrobimy i zobaczymy. No dobra, udało się, nie było to po prostu łatwe, jakoś. Dobrze, skaczesz zupełnie jakbyś nic innego w życiu nie robiła. A zmarznięta ziemia wydała się w ogóle ci nie przeszkadzać. Zgłoś się do mnie, gdy będziesz gotowa na zdobywanie medali. Sądzę, że masz duże szanse. 11 poziom. Myślę, że tak. Jazda. Nie będzie jazda, piątka i skoki tutaj piątka. Ale ja się z wami już będę żegnała. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale.
Cześć.